Witajcie kochani w drugim odcinku z próby wyrzeźbienia 10 mamutów do achievementu Cold as Ice. Do tej pory udało mi się zrobić 7 figurek, co możecie sami zobaczyć na poprzednim odcinku. Dzisiaj jest ostatni dzień bonusu z eventu Colors of Magic, który ma mi ułatwić wbicie tego osiągnięcia. Tak więc zobaczcie jak mi poszło, zapraszam. W ciągu tygodnia zebrałam ponad 600 ice cubów. Podczas próby udało mi się je zamienić na 225 głów mamuta, te z kolei na 53 kostki z kłami mamuta, a te z kolei na 11 kostek na kolejnym stage'u. Jednak w finalnej rundzie dały mi one tylko 2 ice mamuty. Nie poddając się, miałam jeszcze 2 podejścia z mniejszą ilością ice cubów, jednak wszystkie zakończyły się porażką. Również na markecie nie było dostępnych żadnych na sprzedaż, tak więc niestety ten achievement przechodzi na kolejny event. Jednak, aby nie pozostać bez niczego, postanowiłam również spróbować bić 2 achievementy na wyrzeźbienie figurki z Piece of Marble Rock. Po pobijaniu którejś z bestiary w depo zostało mi 79 sztuk tego itemka, a więc zobaczcie jak mi poszło. Pierwszy achievement wpadł już na 11 kawałku marmuru. Żeby zrobić 5 takich figurek, potrzebowałam zużyć 48 sztuk Piece of Marble Rock. Szczegółowe statystyki widzicie teraz na ekranie. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, na razie!